do wszystkich kobiet, które nie wierzą w siebie i które myślą, że urodziły się bez skrzydeł. Nazywam się Gosia Ome, jestem psycholożką i zapraszam do mojego podcastu Life No Makeup. Pokażę Wam prawdziwy świat, prawdziwych ludzi i prawdziwą siebie. To najbardziej autentyczny projekt, jaki usłyszycie. Dorastałam razem z nią. Uwielbiałam rolę Majki w Rodzinie Zastępczej. I myślę, że jeśli istnieje najodważniejsza osoba w showbiznesie, która może zaczynać wciąż od nowa, to jest właśnie ona. Monika Mrozowska. Jak się czujesz? Bardzo dobrze. Chrypisz? No, to jest fizjonomia. Pod kątem takim psychicznym jest super. Ważny moment w Twoim życiu to? Chyba te momenty urodzenia dzieci. Jednak urodzenie dzieci to były takie ważne momenty. Jedna z ważniejszych decyzji, które podjęłaś w swoim życiu? O rozstaniach. Czy jest coś, za czym dziś bardzo tęsknisz? Za dziadkami. Jestem sobie wdzięczna za? Za to, że robię różne rzeczy tak, jak czuję, a nie tak, jak ktoś mi każe. Cześć. Jak się czujesz? Tak ogólnie czuję się super. Jestem trochę zachrypnięta, ale wydaje mi się, że będę w stanie z tobą porozmawiać. To cię okaże. Lubisz, jak w wywiadach głównie rozmawia się z tobą o dzieciach? I skąd te dzieci? Z którego związku i dlaczego masz ich aż tyle? Tak, bardzo lubię. Bardzo lubię, jak to się pojawia w takim kontekście. No bo ponieważ moją życiową rolą jest bycie matką i to jest ta rola numer jeden, no to i wtedy się pojawia cała ta lista właśnie pytań, o których powiedziałaś. Ja się absolutnie nie jestem w stanie oderwać od tego wątku macierzyństwa. Uwielbiam to, że jestem mamą, uwielbiam to, że mam dzieci. Natomiast staram się przy okazji pełnić jeszcze parę innych ról i chyba nigdy w życiu nie powiem, że to bycie mamą jest tą najistotniejszą rolą, bo tak staram się wychowywać moje dzieci, żeby one miały takie poczucie, że też są odrębnym bytem, że nie muszą być ze mną, super jak są, ale to wynika tylko z tego, że chcą być ze mną. Wiadomo, że jak dzieciaki są mniejsze, to trochę nie mają wyjścia, ale wiesz, jeżeli przyjeżdża do ciebie do domu twoja prawie 21-letnia córka i ma ochotę położyć się przy tobie na kanapie i prosi, żebyś ją pogłaskała po głowie i nie jest to spowodowane tym, że przeżywa jakieś rozterki miłosne, rozstania, tylko po prostu ma ochotę na odrobinę bliskości ze strony mamy, to wydaje mi się, że to jest najlepszą definicją dobrze zrobionej roboty. A nie to, że ona będzie miała poczucie obowiązku, że jak przychodzi sobota czy niedziela, to ona musi do mnie przyjechać, bo ja tego od niej wymagam. Przyjaźnicie się? Czy ja się przyjaźnię z Karoliną? To jest chyba za mocne słowo, bo wiem, że jest bardzo dużo rzeczy, o których mi Karolina nie mówi, a jednak wydaje mi się, że w przyjaźni jest bardzo duże spektrum tematów, które poruszamy. Natomiast wiem, że w sytuacjach, w których naprawdę dzieją się takie rzeczy, które są związane z dużymi zmianami w jej życiu, że nie ma wtedy oporów, żeby ze mną o tym porozmawiać, zapytać się, jakie jest moje zdanie na jakiś temat pod kątem szkoły, pod kątem pracy, pod kątem związków również, ale nigdy nie przekraczamy tej granicy takiej matka-córka. To nigdy nie idzie w tym kierunku, tak jak rozmawiasz z przyjaciółką przy kawie czy przy winie. I mam też takie głębokie przekonanie, że to jest dobre, że jest ten moment, kiedy nie otwieramy tych drzwi, nie wchodzimy do tego pokoju i to jest cudowne, że ona ma tę swoją przestrzeń, którą być może dzieli właśnie z przyjaciółmi, a może nie. Wiem, że Karolina jest też zupełnie inna ode mnie i jest wycofana, stonowana, na pewno spokojniejsza. I bardzo mi się podoba ta dynamika tej naszej relacji, że ona może być taka, jaka chce, ale też nie wywiera presji na mnie, żebym ja z kolei bardziej zaczęła się zachowywać taki... No niestety gardło. Tak jak ona. Miałaś ile lat? Jakie miałaś? 23 lata. Karolina się urodziła.
No, bo tak pamiętam, że podobnie też miałam syna w podobnym wieku i też jakby mam takie poczucie, że to było, że byłam młodą mamą w ogóle, więc też jesteś młodą mamą i starszą mamą. Masz, myślę, że największe tutaj doświadczenie, żeby to porównać w ogóle. Starszą lekko. W ogóle wiesz, czujesz różnicę? Gosia, w ogóle nie mam problemu z tym, żeby mówić starsza, czy nie wiem, dojrzała. To jest naturalna kolej rzeczy. Zanim odpowiem na twoje pytanie, to jakby to muszę też o tym powiedzieć, że tak jak wielu z nas boi się w ogóle właśnie dojrzewania, starości, zmian, które zachodzą w ciele. Ja uważam, że fajnie jest dbać po prostu o siebie i robić dużo takich rzeczy, które spowodują, że to życie jak najdłużej będzie jakościowe i że my będziemy mogli w pełni z niego korzystać. Natomiast takie wzbranianie się przed tym, że przybywa nam lat, nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. A i tak ten finał u każdego będzie wyglądać tak samo. Więc banie się czegoś, co jest nieuniknione tak naprawdę, z mojej perspektywy nie ma sensu. I albo żyję tak, że każdy dzień wykorzystuję maksymalnie, i nawet jeżeli nie będzie mi dane przeżyć kolejnego, to będę miała takie poczucie, że okej, ale przez ten czas, znaczy już nie będę miała tej perspektywy, bo już nie będę żyła, ale czysto hipotetycznie chciałabym mieć takie poczucie, że przez ten czas tak wykorzystałam to, co dostałam od losu, że nie mam takiego poczucia, że kurczę, gdybym pożyła jeszcze, nie wiem, 10, 5, pół roku, to że wtedy to życie by jakoś zupełnie inaczej wyglądało. A wierzysz w to, że jest jakieś jeszcze kolejne życie? Że coś jeszcze masz do przeżycia? Wierzę. Wiesz co, nie jestem osobą biegającą do kościoła, jakby z religią katolicką w ogóle mi nie jest po drodze. Natomiast wierzę. Wydaje mi się, że to trochę by było bez sensu, gdybyśmy tutaj trafiali tak zupełnie przez przypadek. Ja mam taką teorię, popartą różnego rodzaju lekturami, które pewnie wybieram z takiego klucza, żeby mi tę teorię moją potwierdziły. Że tutaj mamy do odrobienia jakąś lekcję, nie ma się co wściekać, nie ma się co boksować z losem, tylko po prostu trzeba robić swoje. A później tam na górze zdajemy jakiś egzamin, jak się okaże, że mamy jeszcze parę rzeczy do naprawienia, to z powrotem tutaj trafiamy. Bardzo często do bardzo podobnych sytuacji, do bardzo podobnych relacji. I wiesz co, życie w takim przeświadczeniu, że tak to wygląda, bardzo ułatwia wszystko, bo powoduje, że nawet jeżeli ci się coś nie udaje, nawet jeżeli wychodzisz z kolejnej relacji, która nie była tą wymarzoną i okazała się, że nie jest tą do końca życia, to masz takie poczucie, że okej, po prostu ciągle jestem w tym trybie nauczania. Że jeszcze nie wiem na tyle dużo, żeby podejść do tego egzaminu i zdać go na ocenę przynajmniej zaliczającą, tylko że po prostu jest jeszcze dużo, dużo, dużo rzeczy, których się muszę nauczyć. I też z każdej sytuacji, nie tylko związanej z relacją, z każdej sytuacji, z każdej konfrontacji z moimi dziećmi, z każdej konfrontacji związanej z pracą, z moim samopoczuciem, staram się wyciągać takie wnioski, co to mi mówi o mnie, co ja mogę jeszcze zmienić, co ja mogę zrobić lepiej, żeby przy kolejnej takiej sytuacji. A życie mi pokazuje, że te sytuacje wracają jak bumerang, tak jakby mnie ktoś sprawdzał. Okej, a jak zareagujesz teraz na to? Czy zareagujesz tak samo, jak reagowałaś 2 lata temu? Czy jednak się czegoś nauczyłaś? I mega pocieszające jest to, że jednak może wolno, bo wolno, ale że jednak się czegoś uczę. Bo trochę jest tak, że my zakładamy, że te kolejne relacje, jeśli one się nie kończą na całe życie, no to, że one są błędem. Złe. Właśnie. Nie? A jeśli by pomyśleć, że są właśnie spotkaniem, można pomyśleć lekcją, ale nawet spotkaniem, tak nieoceniająco, no to jakby po co nadawać temu taką wartość, wiesz, jakiejś porażki tak naprawdę, nie? Że to jest i w tym całym, co jest w całym tym twoim myśleniu, to jest mi bardzo bliskie, o życiu, o śmierci też i tak dalej, no jakby nabiera to kompletnie innego sensu, że to jest też jakby po coś, prawda? Ten kolejne spotkanie jest po coś, ale ludzie ci nie dają spokoju. Nie mogą zrozumieć, dlaczego ty miałaś tyle spotkań. Wiesz co, Gosiu? I tutaj też
Tu też nie do końca się mogę z Tobą zgodzić, bo to jest jakby kwestia tego, co mówi opinia publiczna, co mówią na przykład Twoi znajomi. No tak. I w związku z tym, że ja raczej biorę pod uwagę to, co mówią moi znajomi, bo to są osoby, które faktycznie mnie znają, które się widują ze mną w różnych sytuacjach, które kiedyś ktoś coś takiego mądrego powiedział, że jeżeli nie masz mojego numeru telefonu, to znaczy, że się nie znamy na tyle dobrze, żebyś miał prawo w ogóle cokolwiek powiedzieć na mój temat. I ja się muszę z tym zgodzić. Może nie w 100%, bo mam paru znajomych, z którymi nie mam kontaktu telefonicznego, a którzy przez inne komunikatory mogą jakoś ze mną się porozumieć. No też agencje mają twój numer telefonu, nie? Jesteś osobą publiczną. Niby też. Ale że jednak ten kontakt bezpośredni, ten czas, który spędzamy tak naprawdę, a nie tylko podczas wywiadu, czy podczas jakiegoś programu, czy podczas zmontowanego jakiegoś, nazwijmy to, nie wiem, dzieła, które powstaje właśnie na potrzeby wyemitowania tego w jakichś różnych mediach, to ponieważ troszeczkę się to różni, ten świat tych moich znajomych od tego świata opinii publicznej, no to jednak bardziej liczę się z tym, co mówią moi znajomi. To nie jest tak, że oni zupełnie bezkrytycznie podchodzą do mnie i do moich wyborów. Natomiast z ich zdaniem faktycznie się liczę, bo to są ludzie gdzieś tam wyselekcjonowani. Ktoś mógłby powiedzieć, że wybrani specjalnie z takiego klucza, żeby mnie klepali po plecach i mówili, że tak, Monia, jest super, świetnie robisz, w ogóle nie popełniasz żadnych błędów. Nie. To są osoby, które bardzo szybko mnie punktują, bardzo szybko wyciągają różne rzeczy, które ja próbuję cisnąć pod dywan, tu gdzieś w szafie upchnąć, a przychodzi twoja przyjaciółka, otwiera tą szafę i jeb. I mówi, no dobra, sprzątamy? Czy masz ochotę to dalej tam wcisnąć i udawać, że tego nie ma? Ale wracając do tej opinii publicznej, uważam, że jeżeli się oczywiście umiejętnie z tego korzysta, to super roboty zrobiły social media, które ja uwielbiam, bo w tym momencie, zresztą chyba się ze mną zgodzisz, możesz wykreować, oczywiście, dalej możesz wykreować postać, która będzie wyglądać tak jak ty, ale która z tą osobą, którą znają twoi najbliżsi znajomi, nie będzie miała nic wspólnego. Ale dla mnie największym komplementem jest to, kiedy poznaję jakąś osobę, ma sposobność spędzenia ze mną trochę więcej czasu i słyszę, kurczę, jesteś taka sama jak tam. To nie są dwie różne postacie. To nie jest na zasadzie, tutaj mamy Instagram, a tutaj sobie mamy taką szarą rzeczywistość. Tylko ty pokazujesz po prostu, jak żyjesz i albo ktoś to kupuje, albo nie. Więc ja zawsze to powtarzam. Ja jestem ogromną fanką tego medium, bo w końcu, po latach takiego linczu wręcz czasami, takiego wyciągania wniosków na podstawie jednego przypadkowo zrobionego zdjęcia z ukrycia. Ja dostawałam czasami, mogę przekląć? Tak. Taki wpierdol, że później wiele tygodni kosztowało mnie to, żeby wyjść znowu w miarę na prostą. A tutaj mam przynajmniej takie poczucie, że cokolwiek się nie stanie tam w tym drugim świecie, który ma ochotę mnie przetestować, czy jestem wystarczająco silna, to że mam jakieś narzędzie, może nie tak silne, może nie z takimi zasięgami, ale gdzie mogę przynajmniej doprowadzić do jakiejś mikrokonfrontacji. I to powoduje sporą ulgę. Ale też myślę sobie, bo wiesz o tym, że bardzo ja szanuję to, co ty robisz od lat. Też ci to mówiłam nieraz. Bo też bardzo zapracowałaś na to i bardzo konsekwentnie budowałaś swoją społeczność w taki bardzo wiarygodny sposób. Zawsze byłaś autentyczna i myślę, że byłaś jedną z takich trochę pionierek autentycznego rodzicielstwa, tak bym to nawet nazwała, jeśli możemy mówić też o tym kontekście. I rzeczywiście jakby to, że masz to medium swoje i ono już jest całkiem duże i ja cię pamiętam naprawdę od lat, jak ty to konsekwentnie po prostu sobie budowałaś, nie przeliczając tego na złotówki, a jednocześnie dostaję dzisiaj od Agnieszki mojej tam różne rzeczy o tobie, żeby mi pomóc się przygotować, żeby nie popełniła błędu i ostatnia linijka, to jest napisane najbardziej pracowita osoba, jaką znam, wykrzyknik. Wow!
Więc to wszystko się jakoś składa w całość, że ty sobie na to wszystko sama zapracowałaś, że jesteś bardzo, bardzo pracowita i konsekwentna w ogóle, Monika, w tym, co robisz. Konsekwentna. Z tą pracowitością, wiesz co, to też tak... Chodzi mi o to, że może dlatego widzisz, w pierwszym momencie przychodzi do głowy, że jestem konsekwentna, być może nie jestem tak bardzo pracowita, ponieważ ja od lat, a najstarsza Karolina, tak jak już wspomniałyśmy, ma ponad 20 lat, ja od lat pracuję nad tym, żeby zacząć te obowiązki domowe i to, co ja robię wokół dzieci i wokół domu, żeby w jakichś kategoriach nazwać to pracą, bo to jest też praca. Ja, dla mnie praca to jest moment, kiedy ja, nie wiem, siadam przy biurku albo jadę gdzieś coś zrobić i dostaję za to wynagrodzenie. A ten cały bajzel, który się dzieje w związku z życiem rodzinnym, w związku z zebraniami, wyjazdami, pakowaniem, praniem, zmywaniem, to przecież to jest tyrka na ugorze, a ja cały czas gdzieś to, wiesz, cały czas jakby zapominam o tym, że to też jest praca. Dlatego może tak zareagowałam w pierwszym momencie. A ponieważ chcę być też taką mamą, która daje jak najwięcej z siebie, ale też wymaga, też chcę, żeby oni mi pomagali w tym domu, żeby mieli jakieś różne obowiązki, no to cały czas jakby zapominam o tym, że to jest naprawdę istotny element. I niby chcę, żeby kobiety, inne kobiety też to tak postrzegały, że to nie jest tak, że to się samo robi. Że przychodzi książę wieczorem do domu z walizeczką, siada, rosół wjeżdża, masz, wiesz, biały obrus, skarpety wyprane, gacie wyprane i to się samo zrobiło w ciągu dnia. Nie, no ktoś to robi. Albo masz gosposię, która się tym zajmuje, ale wtedy jej za to płacisz. Albo masz żonę, partnerkę, konkubentkę, whatever, jak zwał, tak zwał. Może i ty to tych też rozmów nie chciałaś robić? Słucham? Może nie chciałaś tych rozmów dla nich robić? Proszę. A że dla nich? No. Nie, w ogóle jakby... wiesz co, w ogóle bym tutaj jakby w tym kontekście jakby nie poruszała w ogóle wątku męskiego, bo ja nie powiedziałam tego na podstawie... Pojawił się jakby pan z teczką, natomiast nie chodziło mi, chodziło mi bardziej o takie podkreślenie tego, że to jest praca, że to się samo nie robi. To się samo nie robi i w momencie, kiedy podajesz obiad twojemu partnerowi i w momencie, kiedy robisz ten obiad dla czwórki dzieci. Ktoś to musiał zrobić, ktoś musiał poświęcić czas, żeby pojechać na zakupy, żeby wymyślić, co do tego garnka wrzucić i też trzeba na to poświęcić czas. A ja jednak mam ciągle taką tendencję, że wiem, że to trzeba zrobić, ale nie traktuję tego w kategoriach pracy. Lubię też to robić. Ja lubię... I tu już będzie tak grubo. Ja lubię usługiwać. Lubię mieć takie poczucie, że to, co robię, że właśnie to prowadzenie tego domu, że właśnie robienie tych kanapek do szkoły mi sprawia przyjemność. To nie jest, wiesz, robienie takie na zasadzie rydę, muszę zrobić im śniadanie, muszę iść teraz, nie wiem, muszę te skarpetki im właśnie wyprać, czy cokolwiek. Tylko, że to jest taki element właśnie budowania domu, dawania tego ciepła, dawania tych podstawowych rzeczy, które powodują, że ty później, jako dorosły człowiek, wracasz właśnie do tej matki, ale nie dlatego, że musisz, nie dlatego, że ona się obrazi, jak nie zadzwonisz w sobotę albo w niedzielę, tylko wracasz, bo coś cię do tego domu ciągnie, nie do końca pamiętasz co, ale po prostu wiesz, że tam było fajnie, że tam się ktoś tobą opiekował, że tam ktoś opiekował, usługiwał, nie wiem, można to zamiennie stosować, ale ponieważ to już nie jest sam element takiej opieki, tylko no takiego służenia wręcz, bo to się wiąże po prostu z konkretnymi działaniami do wykonania, to wiadomo, że czasami mnie to wkurza, czasami mnie to męczy, czasami mam ochotę powiedzieć, wiecie co, ja sobie poleżę na kanapie, a teraz wy po prostu to wszystko zróbcie, bo mam dosyć. Ale uważam, że jest to, jeżeli już mówiłyśmy na początku o tym macierzyństwie, to że jest to istotny element macierzyństwa, żeby pokazać tym dzieciom, że one się nie pojawiły przez przypadek i że wszystko, co jest z nimi związane, to u nas się wiąże w ogóle z jakimś strasznym sapaniem i strasznym umęczeniem i w ogóle no, jak niewolnice się czujemy, tylko że my wzięłyśmy za to odpowiedzialność, że my wiedziałyśmy, że tak to będzie wyglądać. No pokaż mi domy, w których jest gosposia. Ja znam jeden taki, a mam dużo znajomych.
No tak, tylko jednak jak weźmiemy pod uwagę to, że masz czworo dzieci, nie? Nie jedno, nie dwoje, czworo. I teraz jesteś akurat z nimi sama, w sensie w domu jesteś z nimi sama, to jednak z trójką. Taka z trójką, bo jedna starsza. 25% że ta może się zaburzyć taka równowaga pomiędzy braniem od świata, a dawaniem. I to, z czym kobiety się najczęściej, prawda, jakby frustrują, z tym, że one po prostu kompletnie nie myślą o swoich potrzebach, kompletnie te potrzeby nie mają zaspokojone, są po prostu cholernie zmęczone. Jak ty to ogarniasz w ogóle? Bo to jest dla mnie tak super ciekawe, jak sobie myślę o tobie, też jakby jak ogarniasz to z ojcami, którzy są różni i przyjeżdżają i te weekendy, jak to masz, to jakiś harmonogram? No, jeśli mogę jest zapytać. iPhone, wiesz, kalendarz, wszystko porozpisywane. I to jest w ogóle wspaniałe, że o tym tak mówisz, że otwarcie. Myślę, że to kompletnie łamie wszystkie stereotypy. Ja to bardzo to doceniam. Znaczy w ogóle super, że zadałaś to pytanie. A propos tego, jak to zrobić, żeby się w tym właśnie nie zamęczyć, bo i tu uwaga będzie, no to nie będzie taka odpowiedź pewnie, jakiej ty byś się spodziewała, albo takiej, jaką by chciały usłyszeć osoby, które siedzą tam po drugiej stronie. I polecam jednak, żeby zrobić to inaczej i wcześniej. Bo ja tak naprawdę zaczęłam się tego uczyć dopiero w momencie, w którym byłam w czwartej ciąży. I nie chcę w tym momencie powiedzieć, że każda z was musi urodzić minimum czwórkę dzieci, żeby dojść do tego, że otrzymywanie pomocy jest też czymś naturalnym i to, że ktoś coś zrobi za was, dla was i nie z poczucia obowiązku, tylko z poczucia troski, opieki i takiego i miłości przede wszystkim, to, że to jest super. I żeby dać sobie pomóc, żeby nie traktować tego, że ja zadzwonię do mojej przyjaciółki i powiem, czy możesz spędzić ze mną weekend, bo chciałabym wyjechać, ale jak wyjadę sama z dzieckiem, to będzie gorzej niż jakbym została w Warszawie, bo już samo myślenie o tym, że przez 2 godziny będę jechała z drącym niemowlakiem w samochodzie, powoduje, że nie mam ochoty nigdzie wyjeżdżać. Ale jednak jakaś część mnie chciałaby wyjechać. Jestem totalnie rozdarta i wiem, że po prostu bez ciebie to się nie uda. No to tak, to dopiero przy ludzku dotarło do mnie, że to jest w porządku. I zaraz będę płakać, bo miałam taką... Albo nie będę, postaram się nie płakać. Płacz. Miałam taką sytuację właśnie, jak byłam w ciąży z ludzkiem. To była bardzo trudna ciąża. Nie pod kątem fizycznym. Pod kątem fizycznym przechodziłam ją najlepiej, mimo że skończyłam 40 lat. Pod kątem psychicznym nikomu nie życzę jakby tego, co się wydarzyło w tamtym okresie. I pamiętam, jak zrobiłam, a propos tego służenia też, zrobiłam u siebie na wsi, w domu, spotkanie dla moich najbliższych przyjaciółek, koleżanek, które zaprosiłam wtedy, na mother shower. Nie na baby shower, tylko na mother shower. To był pierwszy moment, kiedy ja pokazałam, że to ja w tym wszystkim chcę być ważna. Nie tylko to dziecko, które się we mnie rozwija, tylko chcę wam pokazać, że chciałabym być w tym zauważona. Przyjechało kilkanaście osób, zrobiło mi piękny prezent. I wiesz co, patrzenie w tym momencie na tych kilkanaście dziewczyn, które wiedziałam, że w tym najtrudniejszym okresie, że to nie jest na wyrost. To nie są puste słowa. Monia, jak się coś będzie działo, to my jesteśmy tutaj dla ciebie. Tylko, że jest to gwarancja mojego poczucia bezpieczeństwa, którego nie dostałam z innej strony. I powiem ci, że to była deklaracja, ale to, co się wydarzyło później po urodzeniu ludzka i ta pomoc, którą ja dostałam od nich przez te pierwsze 2 lata, ja mam takie poczucie gigantycznego długu wdzięczności. Bo to nie była jedna osoba, tylko to było kilkanaście osób, które były... Nie chcę używać sformułowania na każde moje zawołanie, bo to nie było też tak, że ja leżałam do góry brzuchem i sobie myślałam, o, zjadłam sobie pizzę. Dobra, to do kogo teraz zadzwonimy, żeby im przywiózł tą pizzę? Bo nie mogę jej sama zamówić, tylko niech tutaj ktoś po prostu jedzie z drugiego końca Warszawy. Tylko to były właśnie takie sytuacje, kiedy ja byłam przestymulowana, rozdrażniona, kiedy nie tylko nie byłam w stanie jakby ogarnąć tego, że jest tyle rzeczy do zrobienia przy tym maluchu, a jest jeszcze trójka dzieci, którym ja też chcę poświęcić czas,
I w tym momencie pojawiła się po prostu dodatkowa osoba, która zdejmowała ze mnie część tych obowiązków. Ale to się mogło wydarzyć tylko dlatego, że ja powiedziałam, potrzebuję waszej pomocy. Dla mnie to jest niewyobrażalne, jak można to ogarnąć. Trzeba mieć super przyjaciół. A jak ty to robisz na co dzień w ogóle? Jak ty to... Pokazać ci mój telefon? Tak. No bo wiesz, w przeciągu jest tak, że na początku wszyscy pomagają, przynoszą te różne rzeczy, a potem no, jednak zostajesz z tą czwórką. Mm-hmm. Są ojcowie też, tak? Mm-hmm. Przyjeżdżają. Oczywiście. No jak ty to ogarniesz? Kurczę, nie wiem. Jakby... To naprawdę się ogranicza do tego kalendarza w telefonie, gdzie masz, wiesz, napisane dokładnie z godzinami. Wiadomo, że się zdarzają jakieś pomyłki, gdzie wydaje mi się, że mam weekend, gdzie nie będę miała żadnych dzieci, ale są ponieważ takie weekendy? Gdzieś tam są takie weekendy. Są takie weekendy, są takie momenty też, gdzie ja mam na przykład kilka dni takich, gdzie jestem zupełnie sama. To się wiąże oczywiście z tym, że niektórym osobom się to nie podoba, bo jak tak można, że ja mam czwórkę dzieci, a ja teraz mam czelność gdzieś w ogóle sama wyjechać zamiast się tymi dziećmi do, za przeproszeniem, usłanej śmierci zajmować, nawet jak one tej pomocy nie będą ode mnie potrzebować i tej opieki. Natomiast ja już też wyszłam z tego poczucia takiego, że ja się muszę komuś z tego tłumaczyć, bo znowu polecę takim frazesem, nikt tego życia za mnie nie przeżyje, nikt nie wie, czego ja potrzebuję, jeżeli ja się nie skontaktuję z tym, czego ja potrzebuję, a jeżeli w danym momencie potrzebuję, żeby wyjechać na 3 dni, bo wiem, że jak wrócę, to będę miała więcej energii, żeby się zająć dzieciakami przez kolejny miesiąc, to jakie to są proporcje tych 3 dni w stosunku do kolejnego miesiąca, w którym one będą miały możliwość obsuwania z mamą, która będzie spokojniejsza, łagodniejsza, która będzie miała więcej siły na odprowadzanie je na zajęcia dodatkowe, na wymyślanie jakichś kolejnych aktywności, na spędzanie urodzin, na zapraszanie znajomych do domu. Nie miałabym na to siły, ale nie miałabym na to siły, gdybym po prostu nie spojrzała w lustro i powiedziała: Monika, ty też musisz odpocząć. Nie można dać się zajechać, a poza tym, tak jak sama powiedziałaś, ci przyjaciele są, ale nie można ciągle się nimi wspierać. Ty musisz znaleźć sobie jakiś taki system do takiej samokontroli, żeby samemu sobie to wyrównywać. Trudno jest to zrobić w momencie, w którym masz niemowlaka w domu, którego przez większość czasu nosisz na rękach, karmisz piersią, który płacze, zastanawiasz się, dlaczego płacze, któremu jest gorąco, zimno, z którym powinnaś przynajmniej raz dziennie wyjść na spacer, ale ten okres mija. To też nie jest tak, że to dziecko ciągle jest w takim trybie. Te pierwsze 2 lata są hardkorowe, ale ten okres mija. Nie można później ciągle liczyć na to, że sytuacja się zmienia, ale ja ciągle po tych znajomych będę Lucek, dzwonić. Lucek ile teraz ma? Lucek skończył w styczniu 3 lata. Jest po prostu... Czyli Karolina ma 20. Karolina w tym roku skończy 21, Jagoda w tym roku skończy 14, Józek w tym roku skończy 10 i Józek skończył przed chwilą 3 lata. To jeszcze oni są na różnych etapach rozwoju. Piękne to jest. To jest masz tak totalny piękne. Przegląd masz totalny. Jak były święta, to w związku z tym, że Karolina pracuje, dużo pracuje, nie ma jej w ogóle w Warszawie bardzo często. I studiuje psychologię. Psychologii nie studiuje, stwierdziła, nie? Że dostała się na psychologię, natomiast już jej nie wystarczyło sił przerobowych, żeby do szkoły chodzić. Jest stewardessą, lata po całym świecie. Piękna przygoda, bardzo jej kibicuję, trzymam kciuki, nie robię żadnego ciśnienia, że super, no ale no studia też mogłabyś skończyć, bo wiem, że fizycznie po prostu by tego w tym momencie nie udźwignęła. I piękne jest to, jak jest taki moment przy okazji świąt chociażby, kiedy się możemy spotkać wszyscy razem i ty sobie siedzisz na tej kanapie i masz taki wow, to są moje dzieci. Naprawdę ja mam w ogóle coś takiego w sobie, że lubię na nich patrzeć, tak jakby to nie były moje dzieci. I wtedy to mam w ogóle takie podwójne wow. Takie, o kurde. Ale to się udało, ale są super, ale są... Wiem, że wszyscy rodzice to mówią, ale ja naprawdę mam wyjątkowe dzieci. To ja chciałam zapytać właśnie, skąd ty masz w sobie tyle nadziei?
Bo w tobie jest taka, wiesz, taka nadzieja, taka nawet dziecięca. A wiesz, jak nie wchodzą nam kolejne relacje, cudzysłów biorę, nie wychodzą, nie? Ale się kończą, coś tam się kończy, no to cały czas ze starszym myślimy sobie, kurczę, to jednak nie wychodzi, odpuszczam sobie. W tobie jest tyle nadziei. Jeszcze mówię, że na randki chodzisz. Zdarza się. Wiesz co, po rozstaniu tak naprawdę z tatą Lucka, więc znowu dosyć późno, bo też po 40-tce w końcu do mnie naprawdę dotarło to, co już wiele osób wcześniej mi mówiło, ale doszłam do wniosku, że muszę znaleźć narzędzie, żeby faktycznie znaleźć to w sobie. Dzięki Bogu poszło to bardzo szybko, skończyło się na klasycznej terapii. Wszystkim bardzo gorąco polecamy w dalszym ciągu, nieustająco. Żeby po prostu przestać tego szukać u kogoś, tylko jak najbardziej budować to w sobie. I ponieważ w międzyczasie, po prawie 3 latach, pojawiła się w moim życiu osoba, bardzo krótka relacja, która już teraz też wiem, dlaczego się pojawiła w tamtym momencie, bo to był ten moment tego egzaminu. To był ten moment taki, okej, przez 20 lat robiłaś różne rzeczy, one nie wychodziły, poszłaś na terapię, terapia poszła super, zrobiłaś sobie przerwę, która trwała prawie 3 lata, no to zobaczymy, czy się czegoś nauczyłaś. No i sama sobie mogę wystawić 6. Zakończyliśmy to, trwało to 1,5 miesiąca, niecałe 1,5 miesiąca. Wszystkie lampki się odpaliły, wszystkie chorągiewki zaczęły machać. I stanęłam i mówię tak, okej, ja nie jestem od tego, żeby być w tym. Są osoby, które się powinny tym zająć, ale to nie jestem ja. Było fajnie, dziękuję, do widzenia. Zamknęłam drzwi i miałam takie poczucie, Jezu, zrobiłam to. Pierwszy raz zrobiłam to tak, jak to się powinno robić. Bo to nie chodzi o to, żeby nie wchodzić w te relacje, tylko żeby nie ciągnąć czegoś, co już na początku jest skazane na porażkę. Albo jeżeli widzisz, że coś nie gra, to od razu wyegzekwować obecność jakiejś trzeciej osoby w postaci terapeuty, ale ciężko jest coś takiego zrobić. Znaczy, trzeba być super świadomym. Ale znowu, żeby dojść do tego, że jesteś super świadomym, no to fajnie jest jednak przejść tę ścieżkę samodzielnie. Bo jeżeli my ciągle będziemy szukać w tej drugiej osobie tego, żeby ona gdzieś tam, żeby ona nas uczyła, żeby ona nam coś uzupełniła, żeby ona nas podtrzymała za tą rączkę, no to się mocno namachamy, jak będziemy tam w tym kołowrotku tak po prostu się kręcić. Powiedziałeś, że ci się zapaliły te lampki. Masz już, rozumiem, świadomość, że masz swój wzór też, swój schemat. Tak, może, tak, dokładnie. Dokładnie. Ale wiesz, nawet jeżeli w tym momencie, nawet jeżeli ta kolejna relacja nie wychodzi, nawet jeżeli masz ten swój schemat, bo tego na przykład nie wiem, czy schemat przerobiłam, to się tak naprawdę okaże przy kolejnej relacji. Czy wchodzę znowu w ten sam schemat, czy z kolei drugi rok studiów również został zaliczony i czy z tego wyciągnęłam również wnioski, to się pewnie okaże kiedyś tam w przyszłości, albo się nie okaże, zobaczymy. Natomiast dla mnie już sam ten poziom podstawowy, to już było naprawdę duże osiągnięcie i duże takie poczucie ulgi i takiego spokoju, że ty w końcu nie idziesz w ten tryb, jestem super bohaterką, uratuję świat. Ja mam świat, którym mam obowiązek się zajmować i to są dzieciaki, a tutaj powinien być dialog i wspólna praca. Albo mamy 2 super bohaterów i wtedy jest w ogóle super, a nie może być tak, że jest super bohater i po prostu ktoś, kto ciągle ma wypadki, czegoś chce, tak, topi się. Nie wiem, no można by mnożyć w nieskończoność. Topi się nawet. Nie, to tak wróciłam po prostu, do czego jest potrzebny superbohater, no w momencie, w którym się dzieją jakieś różne sytuacje. Nika ci różne sytuacje. Tyle lat, ale ja naprawdę nie wiedziałam, że nie jesteś aż tak mądra. Nie wiedziałam, że ty jesteś aż tak mądra. Znaczy wiedziałam, że... Super Gosia. Nie, ale wiesz co, tak słucham i po prostu... Wiesz, może my się po prostu dojrzewamy, wiesz, ja wiesz, też no, dojrzałam. Kiedy się ostatnio widziałyśmy, tak jak ci mówię, no ja ten egzamin to tam niedawno zdałam. No dobra, to na koniec. Słyszałam, że dom budujesz. Buduję. Sama go buduję? Sama go buduję. Jezu, jak to brzmi w ogóle. No mega.
No. Jestem mega podekscytowana. Gdzieś w okolicy? To by też było pięknie. W okolicach Warszawy. W Warszawie konkretnie. I jestem, naprawdę jestem mega podekscytowana. Oczywiście jak tylko, zanim się zaczęła budowa, jak powiedziałam moim znajomym, że buduję, to też był piękny sprawdzian, bo była część osób super. Monia, super. Jakby kibicujemy ci. No oczywiście pojawiły się też osoby, wiesz, materiały budowlane drożeją. To ja, okej, dzięki. No drożeją, no. Wiesz co, jeżeli ktokolwiek z nich zadzwoni do mnie z informacją, słuchaj, usłyszałem, że cegła jest tańsza, ekstra. Jakby takie informacje przyjmę z przyjemnością. Natomiast to, że materiały budowlane są drogie, ja to wiem. Naprawdę nie musi mi ktoś tego powtarzać z każdej strony. Natomiast kończąc wątek domu, ja mam mega szczęście do ludzi. Miałam super architekta, mam super wykonawcę, który, i tutaj pozdrawiam Łukasza, bo na pewno będzie nas oglądać, który i tym mnie kupił tak naprawdę, który mi powiedział, bo ja powiedziałam, wiesz, wszyscy mnie straszą, że to będzie wyzwanie, że to się być może nie uda, że ja tego nie skończę, jak to w ogóle zrobić i dlaczego sama ludzie jak są w parach, to się rozwodzą przez to. Ja mówię, no to może to jest właśnie ten plus, że ja się nie mam z kim rozwieść w tym momencie. A on powiedział, mówi Monika, będzie ciężko, ale obiecuję ci, że to będzie fantastyczna przygoda. I sobie pomyślałam, kurde, no nawet tutaj mam szczęście, żeby trafić na osobę, która będzie to robić, a ona mnie nie chce, ona wie, że ja nie potrzebuję tego sprowadzania na ziemię, bo ja wiem, jak wygląda ta rzeczywistość, ale ja potrzebuję tego, żeby mi ktoś dmuchnął w skrzydła i pokazał już tą perspektywę z góry, jak ten dom jest wybudowany, jaki on jest piękny, jak mi się cudownie w nim mieszka. Więc mega ci dziękuję, Łukasz. Kiedy będzie? Gotowy? Nie chcę się na nic nastawiać. Są jakieś plany, nie chcę nawet mówić o tym, jakie są plany, natomiast to jest też kolejna cecha, której się nauczyłam chyba wcześniej niż po 40. Ja jestem ogólnie w gorącej wodzie kąpana, uwielbiam, jak rzeczy dzieją się teraz, natychmiast. Wymyślasz coś i to się materializuje po prostu góra w przeciągu tygodnia. A to jest też piękny sprawdzian jakby dla mojej, nie wiem dlaczego, cierpliwości. Ty też jesteś bardzo mądra, Gosiu. Ja nie jestem cierpliwa, po prostu. Ja też nie jestem cierpliwa, to jest piękny sprawdzian jakby dla mojej cierpliwości. Bo pokory. To jest, pokory, no bo to jest jakby też, wiesz, to jest duży temat i to, że masz jakieś plany, że to się skończy, nie wiem, w maju, w grudniu czy za półtora roku, to jest jakby jedno. I teraz jest pytanie, czy ja jestem bardzo przywiązana do tego, że to się ma skończyć dokładnie wtedy, kiedy ma się skończyć, czy puszczam to? I wierzę, że to się po prostu ma dziać w swoim tempie. Oczywiście no, bez takich sytuacji, że ekipa budowlana nie przyjeżdża na miejsce budowy domu przez, nie wiem, miesiąc. Tylko, że dopuszczam do siebie, że mogą nastąpić różne okoliczności, na które ja nie mam wpływu, a które mogą spowodować, że to się po prostu przedłuży. Natomiast... To będzie piękny dom. To będzie piękny dom, bo ja już mam dom, a teraz po prostu potrzebuję skorupki, do którego włożę. Tego ci życzę. Dziękuję. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Ja tobie również.